zarejestrowania bez zgody sądu. To będziemy te wnioski składać w tej sprawie. Proszę pana, ja proszę o wyłączenie kamery. Podstawa prawna. Na jakiej podstawie pani działa? Proszę pana, czy pani... Ja dopiero wchodzę, a pani od razu proszę wyłączyć. Tak, dlatego, że rejestruję od samego początku posiedzenia Sądu Rejonowego Warszawa Wola. Z panią mam bardzo pierwszą przyjemność. Proszę pana, sąd jeszcze raz prosi o wyłączenie kamery. Sąd, czyli kto? Katarzyna Zawadzka na urzędzie sędziego. Tak. Gdzie mam usiąść? Które jest miejsce? Poproszę bardzo tutaj. Tutaj. Wniosek formalny do protokołu składam. Na chwileczkę. Przedstawił się pan poproszę o okazanie dokumentu tożsamości. Dokument tożsamości, czego pani oczekuje? Dowodu osobistego albo paszportu. Nie posiadam dowodu osobistego ani paszportu. Jestem apatrydą, co jest wiadomo sędzią i prezesowi tego sądu. Proszę pana, wobec braku dokumentu tożsamości sąd będzie pana prosił o opuszczenie tutaj sali z uwagi na fakt, że posiedzenie jest jawne i wstęp mają jedynie osoby tutaj... Posiedzenie jest jawne, pani powiedziała, że wstęp ustawie ma. Przepraszam, niejawne i mają wstęp tylko osoby, które zostały zawiadomione o tym nieposiedzeniu. Ja posiadam takowe zawiadomienie. Jakim sposobem osoba otrzymująca listem polecony zawiadomienie posiada takowe zawiadomienie? I do kogo to dotarło? Czyli od razu mogę powiedzieć, że... Proszę bardzo. Mogę okazać... Proszę okazać. To zawiadomienie kierowane jest do kogo? Proszę pana, czy pan ma jeszcze jakieś inne dokumenty dotyczące pana? A, to tak. To proszę to, pokazać. To bym proszę o to zawiadomienie. Zostawił się osobiście. Za chwileczkę, proszę pana, będę muszę wszystko zaprotokołować. Dobrze. Pan zostawił się osobiście. Prawo jazdy może być? Nie posiada dowodu osobistego ani paszportu. Bo jestem apatrydą. Gdyż jest. Okazuje zawiadomienie. Nie podano, że jestem apatrydą. To jest dla mnie ważne. Tak? Jest to skutek właśnie matak sędziowskich. Okazuje zawiadomienie na posiedzeniu. Przed pana i proszę włączyć tą kamerę, są już proste. To będziemy robić wniosek formalny do tego. Ja ponieważ rejestruję wszystkie, dlatego matactwa sędziowskie, to jest dlatego, że... Pana, ale chwileczkę, do momentu nawet złożenia wniosku, proszę wyłączyć tę kamerę. Proszę na jakiej podstawie, może tak, na jakiej podstawie pani każe mi tutaj wyłączyć kamerę? Chwileczkę, ale... Na jakiej podstawie jest to niejawne posiedzenie? Proszę najpierw jeszcze okazanie pozostałych dokumentów. O, to tak. To jest prawo jazdy. Na moje nazwisko Lorenz Freiman. Ponieważ państwo macie problem z odczytaniem tych literek malutkich, zrobiłem ksero duże, żeby było łatwiej odczytać numery i tak dalej. To jest to. I okazuje. Ja pokazuję się. Ja nie daję pani rąk, tylko pokazuję. Nie mam prawa. Nie ma takiego przepisu, żeby pani dać. Ja mam pokazać. Pokazuję. Prawo jazdy. I tutaj proszę bardzo, może pani skorzystać już z tego. Bo miałem taki przykład. I kserokopię. Prawa jazdy powiększenie. Czy pan te dokumenty do pana do zwrotu? Tak, 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 oczywiście. Dziękuję bardzo. Czyli co do tożsamości nie ma już pani żadnych wątpliwości. Proszę pana, proszę o wyłączenie kamery i dopiero rozmawiamy. Dobrze, to teraz rozpoczynam od tego, że pani żąda wyłączenia kamery. Ja bardzo proszę o podanie podstawy prawnej, że posiedzenie jest niejawne, na jakiej podstawie oraz posiedzenie tego sądu oraz jaka jest podstawa prawna zabronienia mi filmowania tego, rejestrowania audio i dźwiękiem i obrazem tego posiedzenia. Ja w każdym wniosku w piśmie procesowym zaznaczyłem rejestracja audio, wideo i bezwzględny udział. Skarżąc się odmowę włączenia sprzętu rejestrującego. Ja nie odmawiam, ja żądam podania mi podstawy. Żąda podania podstawy prawnej. Że nie mogę korzystać.
wyłączenia. Sprzętu nagrywającego. Proszę pana. Czyli ja tutaj, jeśli będę mógł dopuszczony być do głosu, to bym dodał. To jest złamanie mego wniosku w pismach procesowych właśnie, które posiada teraz sąd. Do sądu skierowane, a które posiada pani Katarzyna Zawadzka w tej chwili przy sobie. Czyli został zbagatelizowany mój wniosek formalny, procesowy, co do charakteru prowadzonego posiedzenia sądowego. Proszę pana, zarządzam 5 minut przerwy. Dobrze.